Dzień dobry. Dzisiaj przepis na sos. Na super świąteczny sos do mięsa, który podkręca smak potrawy, który jeżeli podacie raz, zawsze będziecie pytani, skąd mieliście przepis. Gwarantuję Wam, zachwyci Waszych gości. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przygotowanie sosu zaczynamy od suszonych owoców, a dokładnie od jednej garści suszonych śliwek. To bardzo ważne, to muszą być suszone śliwki, a nie wędzone. Dodacie wędzonych, no i ten sos będzie średnio dobry. Muszą być suszone i te suszone śliwki musimy pokroić. Pokrojone suszone śliwki wrzucamy do większej miski. Następny składnik też jest suszony. Tym razem to garść suszonej żurawiny, którą też kroimy drobnie i dorzucamy do naszej miski ze śliwkami. No dobrze, powiecie, suszone, a my robimy przecież sos. Musimy czymś nawilżyć nasze suszone owoce. Dlatego dolewamy do miski pół szklanki wiśniówki. Nie tylko przygotowujemy sos, ale robimy sos świąteczny, więc nie może zabraknąć cytrusu. Potrzebujemy jednej pomarańczy, a dokładnie na początku skórki z tej pomarańczy. Ocieramy skórkę z pomarańczy. Pomarańcza musi być wcześniej umyta i osuszona. Skórka zapewnia nam aromat, ale potrzebujemy jeszcze więcej płynu, dlatego wyciskamy sok z całej pomarańczy do naszej miski. Teraz mieszamy wszystkie składniki i odstawiamy minimum na 10 minut, żeby się przegryzły. W czasie, kiedy nasze składniki się przegryzają, my zajmujemy się najbardziej wzruszającą częścią przygotowania naszego sosu. Potrzebujemy jedną obraną dużą cebulę, którą kroimy drobno. Po pokrojeniu cebuli zabieramy się za smażenie. Na początku na patelnię wylewamy 2-3 łyżki oleju rzepakowego i rozgrzewamy. Na rozgrzany olej wrzucamy cebulę. Cebulę doprawiamy obficie solą. Teraz powinna puścić odrobinę płynu. Wszystko podsmażamy mieszając i dodajemy jedną łyżeczkę płatków chili. Po dodaniu płatków oczywiście też wszystko musimy przemieszać i podsmażyć. Najwyższa pora dodać jeszcze więcej świątecznego aromatu, więc na naszą patelnię z cebulą wędruje kawałek kory cynamonu. Ponownie wszystko mieszamy i pozwalamy, żeby cebula nabrała koloru. Musi się zarumienić. Cebula ma już odpowiedni kolor. Dodajemy 2 łyżki miodu. I ponownie wszystko mieszamy. Musimy przesmażyć wszystkie składniki. Dodatkowo zależy nam na tym, żeby miód oblepił dokładnie cebulę. Po mniej więcej 2 minutach dodajemy na naszą patelnię wcześniej przegryzione składniki, czyli śliwki, wiśniówkę i żurawinę. Dolewamy je na patelnię, mieszamy i redukujemy. Jak długo? 5-6 minut. Powinno wystarczyć. Chodzi o to, żeby odparować alkohol, żeby wszystko się zredukowało odrobinę. Zredukowany sos ściągamy z patelni, wyciągamy korę cynamonu, to istotne, przekładamy zawartość patelni do naczynia blendera i blendujemy. Blendujemy nasz sos tak, żeby uzyskać jednolity, aksamitny, fajny sos. Tak, to wszystko. Sos jest gotowy. Możemy go podać na przykład do pieczonej szynki. Tutaj znajdziecie przepis na taką super świąteczną pieczoną szynkę. Możemy go użyć jako dodatek do kanapek. Ten sos wytrzymuje w lodówce spokojnie tydzień, także nie musimy się tym martwić, możemy przygotować go wcześniej. I gwarantuję Wam, naprawdę podkręca tak cudownie smak, że niemalże każde danie nabiera zupełnie nowego charakteru. Przygotujcie ten sos. Naprawdę będziecie zachwyceni, gwarantuję Wam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten przepis. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia!